Śmiało proszę wjeżdżać. Śmiało, śmiało. Przyszedł do mnie zdenerwowany klient, a za nim diagnosta, jak prowadziłem warsztat samochodowy, z informacją przyszedł klient, że diagnosta popsuł mu samochód. Od dziecka lubię motoryzację. Już jako dziecko lubiłem z wujkiem w warsztacie samochodowym pracować. Wujek był świetnym mechanikiem i dużo rzeczy mi tłumaczył. Zaczęliśmy od motocykli. Kiedyś byłem bardzo dumny, jak swój motocykl sam nie miał czasu naprawić i mi to polecił, żebym naprawił. To jeszcze była WS-ka. Minimalnie do tyłu, tak żeby w rolkach się zatrzymać. Jeszcze minimalnie? Dobra, już wpadło. OK? Dobra. Dowód rejestracyjny, może pan na chwilę wyłączyć. Dowód rejestracyjny. No, klient przyjechał z przyczepką kempingową na przegląd. Przyczepy również podlegają badaniom okresowym. Cały czas byłem związany z motoryzacją, bo najpierw technikum samochodowe kończyłem, a później studia samochody i ciągniki Politechnikę Łódzką, więc cały czas jakby można powiedzieć pracuję w zawodzie. Pracuję jako diagnosta samochodowy, czyli wykonuję przeglądy techniczne pojazdów. I teraz powoli, proszę hamować, powoli do końca. I do końca, dobra. OK. Misja jest sprawdzić, czy samochód nadaje się do dalszej jazdy, do dalszej eksploatacji, czyli czy spełnia warunki uczestnictwa w ruchu drogowym. Przede wszystkim to i my sprawdzamy różne zespoły pojazdu, identyfikację pojazdu, hamulce, zawieszenie, spaliny, światła, czy to wszystko spełnia wymagania. Sprawdzamy teraz luzy w zawieszeniu. Patrząc na elementy przede wszystkim zawieszenia, tu na przykład widzimy, ktoś niedawno wymienił schorzeń wahacza, bo widać jest nowy. Sprawdzamy, czy nie ma wycieków. Tak? Z silnika, ze skrzyni biegów. Jest w porządku, wszystko jest OK. Samochód, który miał najmniejszy przebieg w ciągu roku, to był, miałem samochód, który miał 16 km przejechanych w ciągu roku. Przyjechał zdjęć samochodem teściowej, że teściowa już starsza i rzadko jeździ samochodem. A z tych 16 km przecież jeszcze trzeba przyjechać na stację i wrócić. No więc chociaż ze 4 km jeszcze odjąć, więc naprawdę przebieg był niewielki. Natomiast największy przebieg to miałem 198 tysięcy. No to była ciężarówka, dwóch kierowców jeździło na zmianę. Mieliśmy też niedawno najstarszego klienta, który miał 89 lat i całkiem nieźle sobie radził, jak na taką osobę w takim wieku, więc no, byliśmy zaskoczeni, że w takim wieku tak sobie świetnie radzi. Kierunkowskaz lewy, prawy, stop, przeciwmgielne z tyłu i bieg wsteczny, super. OK, oświetlenie tablicy też jest, światła wszystkie są prawidłowo. Dobra, otwarta jest? Tak. Aha, nie, ale... W pełni wyposażona, z jasne, jasne. Bardzo lubię swoją pracę, lubię kontakt z klientami, z ludźmi. To jest moja pasja, samochody. Więc sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy mogę sprawdzać samochód i mówić klientowi, że wszystko jest w porządku.